No, mniej więcej o tym, co dzieje się u mnie w systemie balansującym Krzysztofa, prawda? Który w tym momencie się u mnie znajduje i no, jest używany, prawda? Chciałbym zacząć od swoich tutaj osób, może też właśnie bliska, prawda? W kwestii tego, że ich obserwuję i widzę zmiany, jakie zachodzą. Więc mówiłem o odczuciach tych osób, prawda? Ja bym chciał teraz powiedzieć, jak one się czują względem, jakie zmiany zaszły względem ich fizyczności i ich emocji. Na przykład moja mama, prawda, która no, cierpiała na osteoporozę i czuła cały czas bóle głowy i inne elementy związane z tarczycą i sercem. To w tym momencie to wszystko odeszło. Emocjonalnie się poprawiło, nie ma bóli głowy. W czterech sesjach, pięciu, prawda, takich pod rząd codziennie. I to właśnie w tym momencie jej bóle w ogóle jest, z tego co ona opowiada, to jest diametralnie się zmieniło. Nie ma problemów z głową, nie ma problemów z sercem. Więc wszystko praktycznie wróciło do wcześniejszej normy. Z tego, co ona to opisuje to w ten sposób, że no jest duża, duża poprawa. Następne osoby to są osoby moje, moja ciocia, prawda, która mieszka niedaleko, skorzystała z tego systemu dwa razy. W pierwszym wejściu odczuwała no, bóle nóg. Takie ciśnienie w nogach, jakby jej te nogi drętwiały i się robiły ciężkie. Po jakichś 20 minutach odczuwała właśnie ból głowy. Ciężkość jakby karku. I teraz, prawda, po takich dwóch seansach moja ciocia powiedzmy jest sprawniejsza. Czyli nie czuje ucisku w kościach. Czuje taki spust w kościach, prawda? Tak jak ona to opisuje. I przestała brać leki przeciwbólowe, które cały czas brała. Po prostu mówi, że poczuje się luźniej, jeżeli chodzi o kości, plus w barkach i tego typu elementy. Następne osoby tutaj z bliskiego mi otoczenia to moja babcia, która ostatnio korzystała na początku z systemu, później po prostu nie korzystała, bo nie było po prostu czasu, żeby to tak robić. Moja babcia, prawda, po takich czterech wejściach, no, czuła niesamowitą poprawę, którą już ale teraz, powiedzmy, że długo nie wchodziła i znowu gdzieś jakieś bóle się pojawiają. To jest ból ręki, ból kolana, takie różne, prawda, bóle. Następne są takie moje dwie ciocie, które też przyjeżdżały bardzo długo, one przez 2 tygodnie przychodziły cały czas. Oczywiście poprawa następowała, jedna z nich to miała bardzo problemy z żołądkiem, refluks, prawda, z tarczycą, z wątrobą, z jelitami i ma wycięte elementy z układu płciowego. I ta osoba powiedzmy, że wychodzenie z tego systemu, to naprawdę po tych 2 tygodniach, co teraz mogę opisywałem mniej więcej odczucia i no po prostu czuję ulgę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Inaczej jej się śpi, inaczej jej się śpi, lepiej jej się śpi, prawda? Nie ma takiego ucisku na tarczycę, gdy tarczyca się zmniejszyła. Po prostu teraz, jak nawet spożywa, to mówi, że się w ogóle inaczej czuje. I w ogóle, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na co dzień, mówi, że tak to wszystko łatwiej ma to wszystko poukładać sobie, prawda, w głowie jakoś tak spokój czuje wewnętrzny. Natomiast druga moja ciocia, która też była, we dwie, prawda, przyjeżdżały. I ona też 2 tygodnie, prawda, cały czas wchodziła do systemu. Przeważnie w systemie, jak już opisywałem wcześniej, czy kręgosłup i takie inne elementy, bo miała problemy z kościami głównie.
Oczywiście po siedzeniu w tym systemie odczuwała właśnie te bóle kręgowe, odczuwała taką zmianę w oddechu. Natomiast teraz w dłuższych obserwacjach, co widzimy u niej, to po prostu pewne elementy do niej wróciły. Kręgosłupa, który już był praktycznie zaleczony i on gdzieś tam wrócił. I też odezwała się u niej tchawica. Miała taki suchy głos, prawda? I akurat u niej te elementy, odczuwała oczywiście spokój, do tej pory jest spokojniejsza, ale te elementy, większość tych elementów do niej wróciły z powrotem. Dalej czuję ten dyskomfort w kręgach, dalej czuję pewne dyskomforty w ciele, po prostu gdzieś tam to wróciło. Następnie miałem taką osobę, która jest bardziej przy kości, odczuwa nic praktycznie w systemie, jeżeli chodzi o system i o, powiedzmy, ta osoba siedziała po godzince w systemie i nie miała zbytnio oczu. Jedynie po jakieś 40 minutach skupił się ona ogólnie miała wyciętą jedną z nerek. I po prostu ostatnio rozmawiałem z nią właśnie, jak się sobie przyglądała sobie, to opisywała, że ostatnio nie bierze leków na cukrzycę typu 2. Ten cukier jest podwyższony, ale nie jest aż tyle, prawda? Jest całkiem z tego, co ona opisywała, że nie ma konieczności brania leku na cukrzycę. Następnie, co mnie zdziwiło, to opisywała, że coś ją tam boli właśnie, gdzie nie ma nerki. Były tam jakiś punkt, ją uwiera, prawda? I to też mnie troszeczkę zdziwiło i ją w sumie jeszcze bardziej zaczęła czuć ten punkt w jakiś sposób. Następną osobą, którą chciałam opisać, to jest bardziej nie z mojego, może a gdzieś dalej. To jest ta pani z rakiem. To jest rak jajnika, prawda? Jej syn, prawda, nie ma, to oczywiście korzysta z systemu, nie ma, ma ucięty kawałek nogi. Po prostu gdzieś od troszeczkę poniżej kolana w dół ma uciętą nogę. I ten chłopak, prawda, w momencie, kiedy stał w systemie, odczuwał takie elementy jak bóle głowy, różne takie bóle płuca delikatne, głównie takie rzeczy odczuwał, ale co mnie najbardziej zdziwiło, że za którymś razem wejścia w system zaczął odczuwać, mówi, że czuje mrowienie, prawda, czuje mrowienie kopskuta, prawda, w tą nogę, której no, elementy powiedzmy zaraz przy tym odcięciu, jak poniżej troszeczkę kolana, zaczynał odczuwać mrowienie. Zaczęło go to mrowić, prawda, w systemie. Po wyjściu z systemu mówił, że opisywał w ogóle to, że dziwnie mu się chodzi, że w ogóle strasznie, strasznie dziwnie mu się chodziło. Wracał do domu i opisywał mi to, mówił, że ledwo w ogóle nie mógł dojechać do domu za bardzo. Musiał sobie robić przerwę. Bo po prostu coś się działo z tą nogą, której nie ma tak naprawdę, z tym kawałkiem. Jakoś drętała ta noga. Następnie właśnie, o jego mamie to jeszcze opisywałem, prawda, tylko chciałem właśnie dodać, jakie teraz zachodzą mniej więcej zmiany. Opisywałem właśnie, że ten głos się zmniejszył i tak dalej. No i teraz jak była u mnie właśnie dzisiaj, no to gdzieś po tej chemioterapii już, prawda, po pierwszej chemii, po prostu była strasznie wyczerpana. Nie mogłam funkcjonować po prostu, to było takie zmęczenie tej osoby. Nie funkcjonowało odpowiednio. Po pierwszej sesji po chemii zaczęła czuć tam parę elementów w duchu i tak dalej, lekko głowa ją pobolewała. I jak wyszła, to po takich 20 minutach tak się poczuła rzeźko. Tak się poczuła bardzo, bardzo swobodnie po tych 20 minutach po wyjściu z systemu.
Oczywiście ja się z nimi umawiam na dwie sesje w ciągu dnia, ponieważ oni dojeżdżają do mnie do dyplomatki. W drugiej sesji po jakichś tam kilku godzinach, dwóch, trzech, ta osoba po jakichś 40 minutach odczuwała takie bóle głowy. I syn zaczął odczuwać straszne mrowienie w systemie, prawda? Noga go bardzo mrowiła. Opisywał, że w ogóle jak wracali już do domu, to powiedział mi coś takiego, ten syn tej kobiety, że jego mama zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać, prawda? Nie na plan, jeżeli chodzi o zachowanie. Jakby zachowanie delikatnie się zmieniało, prawda? Jeżeli chodzi o emocje. Tak, z tego, co on wywnioskował. Mniej więcej tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o tą kobietę z rakiem, to ona opisuje, że tych bóle też po tej chemii troszeczkę miała po prostu podbrzusza, wątroby, żołądka i teraz troszeczkę to ustępuje z tego, co ona opisuje, że po wyjściu z systemu jeżeli chodzi o brzuch i okolice. Właśnie miała raka płuc. Też o niej mówię, prawda, i nie chciałbym tutaj opatrzyła, a bardziej się skupić na tym, co się ogólnie czuje. To ta osoba ogólnie zmieniła się, na co dzień zmieniły się oddech i dostała takiego kaszelku, prawda. Cały czas się tam coś tak, jakby się coś odrywało z płuc, cały czas taki drobny kaszel, takie pochrząkiwanie. I ostatnio z tego, co ona mi mówiła, to od kilku dni z rana, jak powiedzmy wydmuchuje nos, to na końcu tego wydmuchiwania nosa pojawia się krew na chusteczce, prawda? Że tak jakby wydmuchiwała z krwią. To tak właśnie u niej się zmienia, że takie pochrząkiwanie i takie właśnie. I ogólnie z tego, co rozmawialiśmy, to mówi, że krócej śpi i tak dobrze się ogólnie czuje. Oprócz tego, że te pochrząkiwanie ma i po prostu taki lekki kaszel. Następne osoby, które chciałem przedstawić, to jest osoba, która właśnie ma tego raka trzustki, gdzie też po prostu chciałem opisać mniej więcej to na co dzień u niej się dzieje po tych wszystkich sesjach i ta osoba na co dzień po prostu już nie bierze przeciwbólowych leków i miała taką jakby zaszywany brzuch. Gdzieś tam lekarze przed tym, jak do mnie w ogóle przyjeżdżało, gdzieś tam jej zaszywali brzuch. I ta rana jakoś się otworzyła i jakby jakaś woda z tego wypływała z brzucha, prawda? Jest taka dziura w brzuchu i tam wypływa jakiś rodzaj oczyszczania z tego, co lekarze opisują, prawda? Ta osoba ostatnio, mówiłem, że się załatwiała i teraz znowu ten proces, powiedzmy, znowu się zaczęła załatwiać bardziej. Znowu ten element oczyszczania, prawda? Powiedzmy, ścicha ona na czerwono, a załatwia się tą, powiedzmy, że na czarno, prawda? Jeżeli chodzi o kał, to kał jest, powiedzmy, bardzo, bardzo taki smolisty z tego, co opisywali, prawda? I oczywiście ma odruchy wymiotne. Po prostu no, wymiotuje, zwraca większość jedzenia. Oczywiście ta osoba bardzo mało je i nie ma za dużo siły. Gdzieś tam jeszcze przyjmuje kroplówki, ale też już coraz rzadziej. Leki przeciwbólowe zostały odstawione i tak wygląda, jakby organizm się oczyszczał. Jakby teraz już jelita coraz bardziej się oczyszczały. Ale ta osoba po spożywaniu, ona teraz dużo powiedzmy owoców spożywa, niż robiła to wcześniej i to oczyszczenie gdzieś tam następuje. Następną rzecz, jaką właśnie lekarze jej podali, to po prostu odwadniające leki. Myślę, że po to, żeby się szybciej oczyściła, ale ta osoba coraz mniej zaczyna pić wody. I oczywiście poleciłem, żeby jak najwięcej piła właśnie wody, żeby jak najlepiej to się wszystko oczyszczało. Z tą osobą ogólnie jeszcze będę w kontakcie, w razie jakby nie wiedzieli, co robić dalej, bo coś ich zaszokowało i nie wiedzieli, co robić w danym momencie.
następną osobą, którą chciałem pisać, to jest dziecko. Oczywiście też z mojego otoczenia tutaj, tylko że troszeczkę dalej, też z mojej rodziny, ale to jest troszeczkę dalej. Oni troszeczkę dojeżdżają. To dziecko było, powiedzmy, 4 razy w systemie i mama tego dziecka też była w systemie. Jeżeli chodzi o mamę, to mama tam nie ma większych dolegliwości. Jak siedziała zawsze w systemie, to odczuwała po prostu pod koniec, po jakichś 30-20 minutach, taki ból głowy. Większych takich odczuć nie miała, jeszcze delikatne takie puchnięcie rąk. I to było na tyle, jeżeli chodzi o odczuwanie tej pani. A jeżeli chodzi o jej synka, który jest niepełnosprawny, urodził się niepełnosprawny, gdzie sprawność tego dziecka jest jest niesprawny w 80%, a nawet i więcej, myślę. Z tego, co lekarze mówią, to on w ogóle się nabawił jeszcze padaczki, bo ma tam z 8 do 10 lat. I on teraz jeszcze ma padaczkę, prawda, i te organy i mózg nie funkcjonują odpowiednio. On rusza tylko, powiedzmy, sprawnie, dosyć sprawnie jedną ręką. I też te ruchy nie są sprawne do końca. Te dziecko na przykład musi być karmione, ono nie umie mówić, praktycznie patrzy w jeden punkt i po prostu nie jest w stanie się w jakiś sposób porozumiewać, ani jakoś tam poruszać. Nie jest w ogóle praktycznie dla mnie sprawne z tego, co ja... Po włożeniu tego dziecka do systemu, pierwsza sesja była bardzo spokojna. To dziecko, prawda, gdzieś tam się ruszało, gdzieś tam coś robiło, gdzieś coś tam, prawda, obserwowało. To dziecko, prawda, nie może powiedzieć, co czuje, tylko mogę mniej więcej zaobserwować, jak to wygląda. Było dosyć spokojne, po prostu gdzieś tam się pokręciło. A na drugiej sesji oczywiście to dziecko było bardziej chaotyczne. Zaczęło się wiercić, zaczęło się ruszać. W momencie, kiedy trzymałem kask delikatnie nad głową tego dziecka, to dziecko zaczęło się mocno kręcić, mocno wiercić, następowały inne elementy. W momencie, kiedy podniosłem ten kask do góry, to to dziecko się uspokajało, prawda? Kiedy z powrotem obniżałem ten kask, to znowu było takie chaotyczne. Oczywiście w pewnym momencie zaobserwowałem, że przyglądając się temu dziecku, patrząc się, jak on w ogóle zaczyna postrzegać różne elementy, to zaczęło być takim delikatnym obserwatorem, jakby coś innego widziało, powiedzmy, w otoczeniu. Zaczęło tak obserwować, jakby pierwszy raz otworzyło oczy. Jakby wszystko było nowe. To mi się tak rzuciło w oczy bardziej. I następne sesje to dziecko było coraz bardziej chaotyczne. W tym urządzeniu coraz bardziej było ruchliwe, coraz bardziej się wierciło, coraz bardziej krzyczało w tym urządzeniu, co najciekawsze. Obserwowałem to dziecko po wyjęciu z tego urządzenia, prawda, z systemu. To dziecko się robiło spokojne. Uspokajało się, patrzyło w pewne punkty, troszeczkę ruszało bardziej tą ręką mniej sprawną, co było bardzo ciekawym elementem. Było, powiedzmy, że obserwowało dużo, tak jakby widziało nowe elementy. Gdzieś tam się uśmiechnęło, tyle że ja właśnie z tym dzieckiem nie przebywam na co dzień, więc po dzisiejszej sesji to dziecko było też bardzo chaotyczne i bardzo ruchliwe. Mi jest ogólnie ciężej stwierdzić pewne elementy, ale powiedziałem tego dziecka mamie, żeby obserwowała zachowanie. Po drugiej wizycie w systemie to dziecko nie spało praktycznie północy. Obudziło się wcześniej, co tą mamę po prostu zadziwiło, bo dawno tego nie było, że on wstaje w środku nocy. Następny element to był taki, że co się rzuciło jej mamie w oczy, to było to, że przy wysmarkiwaniu noska, to na chusteczce pojawiła się krew. Prawda? Taka delikatna krew. To też się delikatnie zdziwiło. Następnym elementem to też powiedziała, że to dziecko zaczęło więcej obserwować. Jakby.
jakby więcej po prostu kręcić głową i przyglądać się różnym elementom. I to tyle, co jeżeli chodzi o to dziecko, co zostało zaobserwowane przeze mnie i poprzez po prostu tego dziecka mamy. Następną osobą to kolega mój, który przyszedł z córką. Oczywiście on sam przyszedł do tego urządzenia i czuł, powiedzmy, czuł taki ucisk na głowie zawsze i później po wyjściu z systemu ta głowa go bolała jeszcze przez pół dnia tego, co on opisywał, prawda? I miał takie dziecko, taką dziewczynkę, która nosiła okularki. I ona bardzo chciała wejść do tego systemu. Była bardzo taka zainteresowana tym systemem. W ogóle to było bardzo ciekawe. Ja właśnie mówię, że jeżeli on chce, to jak najbardziej zapraszam, żeby ta osoba weszła do systemu. I ta osoba, po prostu ta dziewczynka weszła temu i zaczęła z taką ciekawością się przyglądać temu wszystkiemu. Ja się pytałem co chwilę, praktycznie zapytałem się na początku, co ona czuje. I ona tak dynamicznie zaczęła wszystko wymieniać praktycznie. Mówi, że czuje nogi, prawda, że czuje takie ciepło w nogi i że czuje taką ciężkość. Za chwilkę mówi, że czuje w brzuchu coś się dzieje. Za chwilkę mówi, że płuca, prawda, że płuca jakby taką ciężkość w płucach. W pewnym momencie mówi, że zamrowiło ją na tyle głowy. Tam, gdzie jest tam, gdzie potlica, prawda, że ją tam mrowi. No ja sobie myślę, ciekawie, co nie, jak ona nosi okularki i tak dalej, to ciekawe, jeżeli tam coś w mózgu jednak się dzieje. Oczywiście tam nie mówię, tylko byłem obserwatorem i się pytałem. I ona opisywała, że w ogóle, że ciężko, że coś nie, że się oddycha i ona tylko stała tam 10 minut. Po tych 10 minutach wyszła z systemu, wzięła swoje okulary i zaczęła je zakładać i mówi, że do swojego taty, że w okularkach widzi tak samo jak bez okularków, prawda? Że nie ma różnicy, czy ma okularki, czy nie ma tych okularków. Że po prostu widzi dosyć ostro obraz bez okularków. I po prostu nie nosiła już tych okularków, na przykład u mnie. W momencie, kiedy była prostą osobą, z tym swoim kolegą, no nie rozmawialiśmy tam do tej pory. No i ona sobie, że po prostu lepiej się widzi. Następnymi osobami, to bym chciał powiedzieć tutaj od nas, to na przykład Bogdan, który właśnie przyjechał ze swoją mamą i ze swoją ciocią. Może jest Bogdan? Okej, to ja może opiszę. Jak to wyglądało mniej więcej u Bogdana. Więc Bogdan mówił, że kiedyś sobie nadciągnął jakby mięsień, tam przy pracy coś tam sobie, prawda, nadciągnął, jeżeli chodzi o brzuch. Nie wiem, czy to jest naderwane, czy to jest nadciągnięte. I właśnie Bogdan ze swoją mamą przyjechał i ze swoją ciocią. I w momencie, kiedy Bogdan siedział w systemie, mówił, że się dużo dzieje, prawda, że odczuwa swój brzuch i że odczuwa takie dziwne elementy mrowienia, zmiany temperatury i mówi, że w brzuchu i w kręgosłupie, że coś się zaczyna dziać. I opisywał, że raz w brzuchu się coś działo, a raz w kręgosłupie, w płucach, prawda. I mówi, że w tym brzuchu jakby odczuwał się ten element tego uszkodzenia. I raz to odczuwał na powierzchni, a raz niedalekie punkty od tego elementu nadciągnięcia i po prostu po wyjściu z systemu mówisz jakoś inaczej czuję. Po prostu to było tak szybko, że pewnie ciężko było to sprecyzować dokładnie, co tam się dzieje, ale mówi, że inaczej, że jakby mniej go bolało, ale jeszcze to jest wszystko, prawda? Wszystko było takie na szybko. Następna sprawa jest właśnie z jego mamą. Jego mama ma problemy tak naprawdę, jakby to powiedzieć, głową. Ciała nie funkcjonowało. Jakby
ciężko mi to jest problemy lewą z lewą półkulą mózgu, prawda? I tam właśnie dużo opisywała, że miała kiedyś tam jakieś takie doznanie, jakieś porażenie i tak dalej i po prostu boli ją na przykład lewy bark, lewa łopatka, w ogóle wszystko, co jest po lewej stronie, lewa noga, lewa ręka, wszystko, cała lewa strona, prawda? I po prostu opisywała bardzo dużo, bo ona opisywała, że ją boli kark szyjny po lewej stronie, łopatka ją robiła po lewej stronie, bark po lewej stronie. Odczuwała elementy pod pachą, prawda? Od lewej strony. Więc tam no, zachodziły zmiany. Odczuwała swoją nogę po lewej stronie. Odczuwała swoją, powiedzmy, nerkę, na wysokości nerkę żebra po lewej stronie. I odczuwała swoją pierś, prawda? Odczuwała swoje płuco, wszystko po lewej stronie. Jakby tam coś się zachodziło, prawda? Po wyjściu z systemu mówiła, że jej się inaczej oddycha. Że jak tam sobie wchodziła i tak dalej, to jej się troszeczkę inaczej oddychało i funkcjonowało. Na drugiej wizycie, kiedy właśnie byli, to chciałbym właśnie tutaj jeszcze poruszyć właśnie Bogdana, mamę i Bogdana, prawda? Gdzie Bogdan praktycznie też odczuwał, myślę, że odczuwał troszeczkę inaczej, ale mniej więcej opisywaliśmy to w podobny sposób, ponieważ ciężko było mu określić, ciężko mi było to w ogóle zrozumieć do końca, bo ciężko było w ogóle tam niektóre elementy nazwać słowami. I odczuwał właśnie też ten brzuch, prawda? Bo za drugim razem odczuwał pewne elementy, odczuwał swój kręgosłup i gdzieś jak wyszedł, też się czuł lepiej, jeżeli chodzi o jego brzuch. Jeżeli chodzi o mamę Bogdana za drugim razem, odczuwała podobnie, nie aż tak szczegółowo, bo była może na sobie w tym systemie, no odczuwała też swoją pierś, swój lewy bark i głównie swoją część szyjną kręgosłupa, czyli lewą stronę. Gdzieś opisywała, że poprawa prawda jest, że jest lepiej, ale jeszcze po prostu potrzeba większej poprawy. Jeżeli chodzi o ciocię Bogdana, która no, jest bardzo słabo sensytywna i w systemie no, nie odczuwała za dużo elementów. Mówiła, że tak, w zasadzie to mówiła, że ona nie czuje tego, prawda, że siedząc tam no, nie czuje prawda, tych elementów. No ale to nic, tam nie trzeba czuć, prawda? Tam i tak się dzieje. I mniej więcej tak by wyglądało, jeżeli chodzi o Bogdana i o jego rodzinę, prawda? Następnie był jeszcze taki u mnie kolega, oczywiście tylko przejezdnie, który gdzieś tam miał z arytmią serca problemy i z wątrobą, nie pamiętam jak to się nazywało, ale to jest tam, ciężko mi to powiedzieć, w każdym razie to jest coś podobnego, co opisuje Tomek z Warszawy. I on po wejściu do systemu, prawda, mówi, że mu jest ciepło, że go głowa boli, że po prostu coś tam czuje w oddechu. Posiedział tam 25 minut, po wyjściu z systemu mówi, tak posiedzieliśmy, pogadaliśmy, on mówi, Mateusz, słuchaj, serce mnie nie boli, mówi, taki zdziwiony, prawda, że jednak coś takiego może zadziałać. Więc tutaj też mieliśmy taką ciekawą właśnie ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o tego kolegę. Następnie był tutaj u mnie taki kolega też tutaj od nas ze spotkań z Warszawy, który gdzieś co nie ma większych problemów, tak chciał, prawda, przyjechać, zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. I odczuwał pewne elementy takie jak po prostu po jakiejś godzinie on sobie
siedział troszeczkę, ekwiwalnie w ręce, w nogi, gdzieś tą ciężkość w kasku i w pewnym momencie zaczął odczuwać tę szczękę. Że taką kreskę, prawda, na szczękę. Później, jak właśnie mi to opisywał, jeszcze bo gdzieś tam rozmawialiśmy na czacie, to mówił, że go to boli, jakby był dentysty. Gdzieś tam ten element tej szczęki. Jakby dopiero wrócił od dentysty, że go tak boli, prawda? Jakby dostał znieczulenie. To było też ciekawym elementem. Następnie bym chciał opowiedzieć o ci, która spotkała się oczywiście ze swoimi znajomymi i tak dalej. Każdy z nich przyszedł do systemu. I po prostu taki element, na przykład Alicja tutaj pewnie już się podzielę, że jest osobą delikatnie nerwową i że by chciała być tyczką, prawda? I też bardziej w ramach takiego sprawdzenia tego urządzenia myślę, zobaczenia mniej więcej jak to wygląda, po wejściu do urządzenia no czuła takie elementy Chyba straciliśmy na chwilę Mateusza. Mateusz, jesteś tam? Słychać mnie? Słychać teraz. O, po kurczę, miałem żadny problem z internetem i coś mnie wyrzuciło. W porządku, Mateusz, jakby cię jeszcze raz wyrzuciło, to pilnuj mikrofonu, bo jest ustawione wyciszenie na wejściu, dobra? Okej, w porządku. Dzięki. No i właśnie Alicja odczuwała taki element właśnie jakby ją do góry lekko. Ta energia od dołu do góry jakby przepływała przez jej ciało. Tak to mniej więcej odczuwała w ogóle wokół siebie i tak do góry w swoim takie ciśnienie delikatne. Z dołu do góry. Oczywiście jej znajomi nie byli aż tak mocno sensytywni, odczuwali troszeczkę mniej elementu. Odczuwali po prostu jakieś mrowienie w rękach, takie inne elementy. Myślę, że na pewno z oddechem odczuwali tam gdzieś ciężkość na pewno tego kasku. Jeżeli o to by chodziło. Nie wiem, jak oni teraz się czują, prawda, bo nie rozmawialiśmy o tym. Chciałbym jeszcze opisać taką panią i pana, którzy mnie odwiedzili z Warszawy. I ta pani, prawda, jak była w systemie, no to odczuwała takie mrowienia, też gdzieś tam ma problemy z żołądkiem, gdzieś tam jest jakieś guziki na żołądku czy coś takiego. I odczuwała po prostu, jakby to opisać, takie mrowienie rąk, gdzieś tam na tej głowie, prawda, tą ciężkość kasku głównie. Po jakimś czasie zaczęło ją lekko bujać na boki. I później przód tył, prawda, na początku na boki, a później przód tył, zaczęło ją tak kołysać. I ona, w ogóle rozmawialiśmy na ten temat dłużej, bo w ogóle nie wiedziała, jak się do tego odnieść. Jej mąż, taki już też starszy pan, i ona akurat jak wszedł do systemu, to za bardzo z tego, co on opisywał, to nic nie odczuwał, prawda? Jest tam jakieś lekkie mrowienie i tak to nic. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć, prawda? Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłem. A jeszcze bym chciał powiedzieć historyki. Jeszcze przypomniało mi się, no Kuba, prawda?
odwiedzili mnie Kuba z Sylwią. Oczywiście jeszcze z Jackiem i z Jacek z koleżanką, z Zytą. Fajnie nam się rozmawiało. Każdy właśnie gdzieś tam wszedł z tego systemu, chyba oprócz Jacka. Nie wiem, jak Kuba właśnie wtedy odczuwał, ale ogólnie przyglądałem się właśnie Sylwii, czyli właśnie Kuby koleżance, czy dziewczynie, nie wiem, nie wiem, prawda? Ale przyglądałem się właśnie mniej więcej, co zachodziło, jak ja to odbierałem, prawda? Bo Sylwia na przykład za bardzo nie czuła tych elementów, prawda? Bo nie każdy, tak jak powiedziałem, musi to czuć. No i gdzieś ten przepływ ja na przykład na rękach czułem, że coś się dzieje, prawda? Że gdzieś tam ta energia wpływa, że coś się dzieje, prawda? Bardzo fajnie, że mnie odwiedzili wszyscy i ten. I jeżeli Kuba by miał ochotę opisać to, no czuło w systemie, jakby miał ochotę coś dodać. No ja bardzo chętnie. Okej, okay, cieszę się, super. Wiesz co, mam też zdjęcie, jak zdjęcie z tego momentu, jak Sylwia siedzi w systemie zdrowia, ty ją tam trzymasz hełm. Mam też jakby zgodę na publikację wizerunku ewentualnie, też w sprawie nagrywania. I ty jak dajesz zgodę, bo ty też jesteś na tym zdjęciu, to ja bym to zdjęcie mógł zaszerować. I w międzyczasie... Tak, jak najbardziej, Kuba. Dzięki. Więc tak wygląda system zdrowia. Moje odczucia, to ja tylko powiem, ja byłem dosyć krótko i dopiero w pewnym momencie poczułem ciepło w rękach. Natomiast już moment po powrocie, można powiedzieć, że ten swój plan emocjonalny, gdzieś zmagazynowany z tyłu głowy, z dnia codziennego, to on mi się fajnie wyczyścił. Byłem taki emocjonalnie po prostu otwarty na każdą nową, ciekawą emocję z pozytywnym nastawieniem. Czyli tutaj nastąpił, ja to odczuwam taki balans emocjonalny, no fajny bardzo. Natomiast Sylwia w momencie pobytu w systemie zdrowia, ona tak raczej czuła senność i zmęczenie, więc nawet nie miała okazji, możliwości tak jakby ciebie podpytać, co z nią, co mogłaby sama robić. Nie miała możliwości podpytać o to swoją lewą stronę, dlatego jest słabsza i co z płucami. Właśnie, bo coś wspominałeś o płucach. Aha. No właśnie, no, to tak delikatnie jakby się coś zmieniło, nie? Ale szczerze mi jest ciężko, bo ja wiesz, wy tam lepiej ze sobą powiedzmy na co dzień, jeśli bardziej możecie to zaobserwować jakieś większe zmiany na co dzień. Ja wyłączę szerowanie, bo chyba szarpie połączenie, strasznie obciąża. Aha. Ciężko ci było zrozumieć. Aha. Więc jeżeli chodzi o, to właśnie to tak jak mówię, co nie, to tylko tyle, co ja zaobserwowałem, takie właśnie, co powiedziałem, że trzeba bardziej właśnie, jeżeli ty na przykład coś, Kuba, zaobserwowałeś, to masz coś jeszcze do zadania na przykład na temat Sylwii, bo jednak tam bardziej może się zaobserwować, myślę, pewne elementy. Ja tak za bardzo nie wiedziałem, na co zwracać uwagę, prawda? No chyba specyfika choroby to odnosi się do planów emocjonalnych, więc tutaj każdy etap do przodu kroczek to jest duży krok. Więc tutaj zawsze coś jest do przodu i na razie czekamy, aż to przejdzie do fizyczności bardziej. Może to być troszkę dłuższa droga.
I no nie wiem, generalnie Sylwia ma także bardziej też odczuwa wpływy pól ziemskich, tego co tutaj się dzieje ostatnio, więc to jej chyba trochę przeszkadza w takim odbiorze, wiesz, codziennym selekcjonowaniu, co jest jej energią, a co po prostu leci z tych pól elektromagnetycznych na jej układ nerwowy jeszcze. Ja tak to jakby postrzegam, że ma jeszcze te zakłócenia po prostu na organizm, trzęsie ją trochę, taki barometr. Aha, dziękuję bardzo, Kuba, super w ogóle. Super, że właśnie dodałeś, bo to jest bardzo ważne. To chciałem jeszcze powiedzieć, nawet bardzo, bardzo pracowali, żeby to jak najskuteczniej zadziałało. Jeszcze chciałbym właśnie wrócić do Zyty, która ma boleriozę, z którą już też się zmaga dłuższy czas. Gdzieś tam się pojawiają jakieś różne place i różne elementy. I była dwa razy w systemie, prawda? Miała swoje odczucia, ale na razie ta boleria gdzieś tam nie przechodzi. I to jeżeli chodzi ode mnie, to myślę, że tyle chciałem przedstawić od siebie. Więc dziękuję bardzo. No, jeśli ja mogę coś dodać od Zyty, to znaczy w kwestii opisów tej sytuacji, dlaczego ta borelioza jej się utrzymuje, to no nastąpiło tam, pamiętam z tej rozmowy, coś takiego jak po prostu wymóg duszy, że ona, ta choroba jej coś ma pokazać i Zyta w pewnym momencie sama będzie mogła to zaobserwować i się pożegnać z chorobą. Także myślę, że tutaj dochodzą też takie opcje, no jakie są czasami podłoża tych chorób w ludziach ogólnie. Tak, masz rację, Kuba, faktycznie. Dzięki wielkie, faktycznie. Okej, chłopaki, fajnie. Dzięki bardzo za dorzucenie tutaj kolejnych doświadczeń i opisów, szczególnie z funkcjonowania tych początkowych systemów balansujących. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też będziemy mieli możliwość porozmawiania o tym. Także Mateusz, dziękuję Ci bardzo za świetną pracę. Oczywiście tutaj podziękowania do Krzysia, który umożliwił Mateuszowi pracę nad tym. I generalnie ci, którzy byli w systemie balansującym, a na przykład nie mają jeszcze kontaktu z Mateuszem, to proszę kontaktować się z nami przez maila albo jakkolwiek, żeby po prostu dać nam swoje statementy, czy raczej opowieści tego, jak to się i co się wydarzyło po. Nawet jeżeli nic się nie wydarzyło, to też jest tutaj bardzo ważny element, ponieważ przez to jesteśmy w stanie przeprowadzić troszeczkę więcej weryfikacji, prawda? A teraz, moi drodzy, chciałbym, żeby tutaj Stefan opowiedział coś, nad czym pracowaliśmy przez ostatni, no można powiedzieć, tydzień. Więc Stefciu, jak jesteś gotowy, to zapraszam Cię. Tak, jestem gotowy. Witam wszystkich. A więc ja na tyle dobrze nie znam się, jak to opowiedzieć, ten system balansującym na odległość. Robiliśmy grupowo z Mateuszem pod jego przewodnictwem w ten sposób, że osoby, które były na Zoomie, które chciały, żeby im pomogło na odległość to doświadczenie, to podawały nazwisko, imię swoje, czy ewentualnie drugie osoby, albo w ogóle dwóch osób.
A więc no, ja podałem nazwisko, imię mojej dobrej znajomej, 85-letniej pani, która dużo nam pomogła, reiki zna i pomagała ludziom i leczyła, znaczy no nie leczyła, to się nie nazywa, po prostu energią pracuje, z energiami. No i zdarzył się wypadek, że się przewróciła i od kilku tygodni miała stłuczone biodro i nogę i bóle. No i to jej nie pomagało nic specjalnie, czym nie próbowała, chociaż ona z siebie sama jakoś energetycznie w tym wieku dość dobrze trzymała, zawsze na funkcjonująco. No i nie mogłem się do niej dodzwonić, bo była, ma tylko w przedpokoju telefon przewodowy, a przeważnie na łóżku tylko do toalety wstawała, sama mieszka. Także nie wiedziała o tej naszej akcji, natomiast moja przyjaciółka Basia wiedziała, to ją uprzedziłem. Miała też problem, bo uraz stopy, zwichnięcie, miała stopę w gipsie, no i dalej jakieś bóle stopy i problemy z tym, no to wiedziała, że robimy taki eksperyment. No i u Basi to się mniej więcej 2-3 dni trwało i tak wyraźniejszą poprawę odczuła, od kciuka poczynając do innych palców przechodził ból i no poprawiło się. Natomiast dalej próbowałem się dodzwonić do tej mojej starszej znajomej. Dopiero koło wtorku odebrał jej syn, który właśnie mówił, ona w łóżku, a przewód jest za krótki, no będą przerabiać jakoś, żeby jej koło łóżka sięgnął telefon, ale mówi, że było bardzo dziwne w sumie zdarzenie, jak mu opowiedziałem mniej więcej o tym, że robiliśmy taki eksperyment, bo akurat na drugi dzień około 24, jak normalnie o takiej porze by nie dzwoniła, to do niego dzwoniła i z takim ogólnie ożywieniem jakoś, jakby to po prostu, no, się dobrze czuje jakby i no i także on w ogóle, no, też był dość zaskoczony. Natomiast w czwartek robiliśmy powtórnie ten eksperyment, to doświadczenie. One polegało na tym, że znowu kilkanaście osób starało się wysyłać no, intencje, dobrą energię i po prostu w ten system i poprzez ten system do osób, które Mateusz zapisał na karteczkach i wstawił pod ten hełm, który był w systemie zdrowia. No i dowiedziałem się, znaczy powiedziałem o tym dopiero Basi w sobotę, czyli wczoraj, a myśmy to robili w czwartek i ona się też uskarżała od kilku dni na kręgosłup i że plaster przeciwbólowy na kręgosłupie ma, a więc nic nie wiedziała, dopiero mi dziś, wczoraj powiedziała, jak się o tym powiedziałem, że jakoś gdzieś plaster w nocy spadł i jakoś nie był potrzebny już i jakoś od tego czasu praktycznie ból kręgosłupa ustał. A w przypadku tej starszej pani, mojej znajomej, ona nic nie wiedziała, także dopiero się w sobotę do niej, to znaczy też wczoraj, dodzwoniłem. Znaczy syn odebrał, bo on tylko bywa, ona mieszka sama, także go zastałem, no i jakoś tam ten telefon z nią podłączył, że mogłem z nią porozmawiać, no i ona mówi, ona wie i czuje energię i czuła tą energię, co jej pomaga, że jej ból przechodzi i że bardzo dziękuję za to i żeby nie zapomnieć o niej i jej też pomagać, bo to jej bardzo, bardzo no, ulżyło i jest lepiej i po prostu no, wreszcie wiedziałem konkretnie już z nią na ten temat, jak to efekt pozytywny dało. No i także w moim mniemaniu na przykład czas i
odległość nie gra roli, ważna jest bezinteresowna intencja i dawanie z duszy. A przy okazji chciałam jeszcze powiedzieć, co mnie bardzo zdziwiło kiedyś, kilka lat temu, jak ta pani Ludwika pomogła jednej osobie, co lekarze już nie mieli żadnych możliwości, która straciła wzrok. No i po prostu zdjęcie dużo pomaga, jeżeli ta osoba, która wysyła energię, widzi na ekranie, czy w ogóle jak ta osoba wygląda, do której wysyła energię. No i tej osobie na komputerze u mnie miała to zdjęcie, no i wysyłała i tak z 10 minut czy coś. I nie miałam jakiś czas potem kontaktu z tą osobą, co wzrok straciła, tylko był kontakt zdalny w ogóle, to przez jakiś tam system Braille'a z komputerem jakoś, czy mówionym, czy coś był kontakt. No i nagle się po paru miesiącach okazuje, jakoś prawie, że lekarze się bardzo dziwią, że jednak sam jej wzrok wraca, chociaż nie było już na to nadziei. Także to jest taka dodatkowa, po prostu dodatek a propos tego, że można uzdrawiać energią na odległość. Także dziękuję wszystkim za pomoc, którzy brali udział i za wysłuchanie wszystkich słuchaczy.